Szczęść Boże. Kochane dzieci, drodzy rodzice, za moment będzie miało miejsce piękne, cudowne wydarzenie, które jest ukoronowaniem Waszej pracy, ukoronowaniem roku przygotowania do pierwszej Komunii Świętej. Oto Wasze dzieci, Wasze pociechy przyjmą kolejny sakrament, sakrament Eucharystii. Sakrament, w którym Chrystus pod postacią chleba zagości w sercach Waszych dzieci. To wielki dar, ale także to wielkie wyzwanie dla Was, drodzy rodzice. Gratulując dzieciom, proszę o to, aby każdy z Was starał się pielęgnować ten dar w sercach dzieci. My dokładamy jako Kościół cegiełkę do tego, co jest treścią Waszych dzieci, treścią życia Waszej rodziny, a więc to spotkanie z Jezusem w Eucharystii, to moment, w którym warto ożywić wiarę całych rodzin. Tego życzę. Gratulując dzieciom, proszę rodziców, pielęgnujcie ten wielki dar w sercach Waszych pociech. Szczęść Boże.
samoksiemi nam wspaniali, bo swoimi dłońmi Jezusa nam dali. W naszej parafii księża są mili, bo Jezusa nauką z nami się dzielili. W naszej parafii księża dobre serca mają i cichą modlitwą zawsze nas wspierają. W naszej parafii księża są kochani. Przyjdźcie do kościoła, zobaczycie sami. W gronie kapłanów jest ksiądz Grzegorz, proboszcz dobrze wszystkim znany, z pracowitości i serca ofiary. Troszczy się o nas, jak ojciec wspaniały, dlatego w kościół ogrzewany mamy. Jest im coraz piękniej, wsiak to dom dla Boga, który co dzień nieustannie na nas czeka. Nasze pieśni.